Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe. W grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie. Zagadkowe obiekty. Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła, które przebijało się przez... Ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć. Tajemnicze istoty. Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, jak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Niby byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Budzi mnie skrzypienie drzwi. Znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj! Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Przygotowywanie 50. odcinka podcastu Mówią Świadkowie trochę czasu mi zajęło, ale myślę, że wielu z Państwa, przeczytawszy zapowiedź, pomyślało sobie, warto było czekać. Przy mikrofonie Marek Sęk-Iwelios. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję w całości wypełnią rozmowy ze słuchaczami, którzy postanowili podzielić się z Radiem Paranormalium swoimi spotkaniami z nieuchwytną siłą. Usłyszymy dziś o obserwacjach duchów, w tym także zdarzeniach z udziałem poltergeistów, jak również o zdarzeniach jako żywo przypominających nawiedzenie, a w jednym przypadku poznamy opis sytuacji, w której coś zapobiegło potencjalnie tragicznemu w skutkach wypadkowi. Ponadto jeden z naszych dzisiejszych rozmówców przez pewien czas żywo interesował się okultyzmem i dziś podzieli się wynikłą rzekomo z owego zainteresowania dziwną przygodą. Uprzedzam, że dziś przydadzą się słuchawki, gdyż część z naszych rozmówców prosiła o zmianę barwy głosu. Zanim przejdziemy do wysłuchania przygotowanych na dziś rozmów, pozwólcie, że przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy pragną podzielić się swoją historią o spotkaniu z nieznanym. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493. Skype radio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl. Numer gadu-gadu 3608-8002 3608-8002. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl radio@paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Dzisiejsza audycja może trochę przypominać takiego iceberga, bowiem zaczniemy od przypadku, który z pozoru będzie się zaliczał do bardziej lightowych. Celowo zaznaczyłem owo z pozoru, bowiem co innego słuchać takiej historii, a co innego samemu przeżyć tego typu zdarzenie. Sytuacja, o której za chwilę usłyszymy, przywodzi na myśl reakcję zmarłego na uszkodzenie przedmiotu, który do niego za życia należał. Mojej babci zawsze przychodziły sąsiadki na kawę. Jedna paliła 20 papierosów na godzinę, popularne wtedy był. Druga kaw 10 wypijała i opowieści różne. Na temat kościoła, na ten... Wiadomo, jak się spotkałem starsze kobiety, no to o wszystkim. A ja jako mały szczeniak latałem między nimi, siedziałem i słuchałem. Zmarł sąsiad na górze, zresztą z którym byłem na weselu po prostu. W środku siedziałem, nie byłem ich dzieckiem. Moja sąsiadka i jej mąż.
zabił się motorem, w drzewo uderzył i no i znowu się zebrały. Był pogrzeb, tam parę dni minęło, siedzą, opowiadają sobie i taka pani otworzyłam szafę, rzeczy leżą, wezmę spodnie, potnę sobie na ścierki, kiedyś nie było gąbek jak teraz, prawda, innych rzeczy, takich do ścierania, zmywania. Znalazła jakieś spodnie, wzięła nożyczki, otworzyła szafę, wzięła nożyczki i pierwsze nacięcie i te drzwi od szafy tak uderzyły mocno, że odpadły, spadły na ziemię. No to ja wracam do pokoju, koc na głowę, wystraszony, mówię, gdzieś chodzi po kamieni. No tyle tutaj. Nie wspominała czasem o jakimś podmuchu wiatru czy czymś? Te drzwi nie mogły się tak jakby same zamknąć? One nie zamknęły się, one zostały uderzone jakąś siłą wielką, mówi, bo to niemożliwe. Mówi, okna były zamknięte, tym bardziej na poddaszku mieszkali, okna zamknięte, było wielkie uderzenie. A mało tego, druga żona taka, jej córka de facto. Wspominałem, że córkę mieli, stary magnetofon mieli taki na taśmiach się składa jeszcze, że włączyła, chcąc wyłączyć na noc, nacisnęła rek, nagrywanie. I odsłuchując później, pokazując, że mam jakieś dziwne głosy, nagrały się w nocy po prostu już na noc. Słuchała jakieś muzyki, a chcąc wyłączyć, zamiast stop nacisnęła ten drugi przycisk. A później odsłuchując kasetę, którą miała z muzyką, nieważne z czym, nie pamiętam, odsłuchując, wiadomo, można kasetę parę razy nagrać, tak? Dziwne, straszne jakieś dźwięki się to nagrywały, jakieś głosy niezrozumiałe. No tak jakby klasyczny przypadek przypadkowego z nagrania EVP tak zwanego. Dokładnie. Dokładnie. Wspominała może coś, czy wiadomo coś panu może o tym, czy te głosy mówiły coś zrozumiałego? Jakby udało się tam coś zrozumieć z tych? To było logicznie ułożone. No ja byłem gówniarz wtedy, tak? To było logicznie. Ja postaram się to kasetę zdobyć, bo jest szansa taka, bo oni wszystkie graty stare zachowują, nie wyrzucają. To było logicznie ułożone, to był język. To był język, z tym, że niezrozumiały w tamtych czasach, podejrzewam, że i w tych. Nie wiem, czy to był aramejski, czy inny, ale była w tym logika jakaś. Ale zadzwonię. Dzisiaj może nie, bo późno, ale jutro postaram się do... Mam numer, mamy kontakt, zadzwonić i może uda mi się zdobyć, jeżeli ta kaseta nie sparciała, nie... No wie pan, o co chodzi. No, warto byłoby chyba tą kasetę rzeczywiście zbadać. Odsiać ewentualne możliwe racjonalne wyjaśnienia, jeżeli się w ogóle uda coś tam z tej kasety jeszcze odsłuchać po takim dokładnie. Czasie. Mi się skojarzyło zawsze i zawsze myślę o tej kasecie. I zapominam zapytać moją, no teraz koleżankę można powiedzieć, wtedy była mała, tak samo mniejsza, młodsza ode mnie. Jak oglądam Szósty Zmysł, Sixty Sense z Bruce'em Willisem i Icon w tej piwnicy, słucha tej kasetki i bierze głośniej magnetofon i słyszy wtedy po hiszpańsku właśnie. No dobrze, to jakby pan mógł tam kontakt nawiązać, to może by się udało tam nawet tę taśmę jakoś przegrać, przekopywać. Bo to jest celuloza, to jest nie wiem, ale spróbuję. Teraz zaprezentuję państwu dwie historie przekazane przez słuchacza, z którym, jeśli mnie pamięć nie myli, słyszeliśmy się już bodajże w którymś z odcinków poświęconych obserwacjom UFO. Najpierw poznacie państwo wspomniany we wstępie opis sytuacji, w której jakaś nieuchwytna ochronna siła zapobiegła potencjalnie tragicznemu w skutkach wypadkowi. Mam zezwolenie tutaj od mojego przyjaciela, na które po prostu spytałem się go, czy mogę opowiedzieć o tą historię. Jak najbardziej mogę, on sam nie będzie teraz o tym mówił, bo to już było jakiś czas temu, poza tym on się nie będzie bawił w takie rzeczy, on ma swoją rodzinę, dam dom, tak, i pracę i tego, i on nie ma czasu na takie tam głupoty, tak mówi, tak, ale dla mnie to jest ciekawe, bo to kiedyś byliśmy po prostu związani jakoś tak blisko, tak, rozmawialiśmy na bardzo duże tematów, poruszaliśmy też temat ufologii, właśnie też paranormalne rzeczy jakieś tak,
No były ciekawe historie, opowiadaliśmy sobie, po prostu to nam się tak przytrafiło, też opowiedziałem tą historię, tak? No i doszło właśnie ta historia, o której właśnie teraz zacznę mówić, tak? Za sekundkę, już zacząłem, tak? No to zdarzyła się na jakiejś wiosce, bo on tam mieszkał z mamą, to była wieś chyba raczej, tak? To nie było jakieś tam, jakieś miasto, nie wiem, jakieś, ani nawet nie wiem, czy małe miasteczko to... To było po prostu, no jakoś bardzo słabo zaludniony jakiś teren, tak? A jaki to był rejon? O Jezu, Mazowieckie. To Mazowieckie, ale dokładnie w którym miejscu to nie powiem, bo no nie pamiętam. To było Mazowieckie gdzieś tam, ale... no i co się stało? Babci nie było już, niestety umarła jakiś czas temu. Była mama, był chyba ojciec jego, ale ojciec już poszedł do roboty. I w domu tylko był chyba on, się szykował do szkoły i mama, która zawsze, codziennie jechała jakoś tam do pracy i spotykała się z przyjaciółką na pobliskim przystanku, gdzie taki zakręt był i ta droga była taka po prostu, no jeździły tam samochody, prawda, no nie było tak, że ona była, nie wiem, z piachu i tam przejechał raz na rok jakiś samochód, tylko normalnie była asfaltowa droga, jeździły samochody, tylko że wiadomo, że, ale właśnie chodzi o to, że tam jeździły też duże samochody, tak? Autobusy, PKS-y, to był, on chyba na PKS, ta mama mojego przyjaciela, plus jej przyjaciółka, zawsze z tego samego przystanku, zawsze o tej samej porze, rano, tam nie wiem, godzina siódma może, zawsze czekały na ten PKS w tym samym miejscu, tak? I zazwyczaj były tam jeszcze inne osoby. No i co się stało? I któregoś dnia, żeby otworzyć drzwi, trzeba było przekręcić klucz wewnątrz domu, bądź, no nie wiem, no tak, no to no, no, po prostu nie wiem, jakoś wewnątrz domu po prostu był taki zamek, była zasuwa chyba, tak? Ale po prostu pod klamką był po prostu taki zamek, gdzie się po prostu przekręca klucz z jednej strony i z drugiej strony. Żeby otworzyć drzwi, trzeba było po prostu przekręcić klucz i żeby zamknąć, trzeba było przekręcić klucz. No i dobra, no i w tym momencie jakoś ta mama, jakoś cały czas jej się coś przytrafiało, że prawie nie zdążyła, prawie nie mogła wyjść na tą godzinę. Dano tam, nie wiem, która to była godzina, w pół do ósmej, nie wiem, 20 po, no nie wiem, nie powiem, bo to bardziej trzeba było się jego szczegóły pytać. No i co? No i w tym momencie ona się spieszy, tu jej się wylała kawa podobno, tak, tutaj coś tam się stało, znowu, że no po prostu nie mogła jakoś szybko i się spieszyła bardzo. No i z tego pośpiechu przekręca klucz, złamał się, został klucz w zamku. No to pięknie. Zaraz autobus, tam nie wiem, za 5-10 minut autobus, tak, PKS, a tutaj klucz w zamku i ja nie wiem, czy oni mieszkali, na pewno mieszkali chyba na parterze, tak, no bo to był domek chyba, taki dom po prostu stary, tak. I tak, no i przez okno mogłaby wyjść, może przez okno, jakby naprawdę się spieszyła, no ale tak, ten klucz w zamku, ten dzieciak jeszcze, on jako dzieciak, nie wiem, ile on tam miał lat dokładnie, i nie wiem, czy tam był jakiś jeszcze domownik, bo może został ten domownik, by z nim został i tak dalej, no ale no, kobieta nie będzie przez okno może wychodzić, no nie wiem dlaczego, nie, ja bym wyszedł, jakbym się spieszył bardzo, to bym wyszedł nie przez okno, tak, ale... No, musiałaby to okno jeszcze jakoś zamknąć. No, właśnie, wiadomo. To może też, no właśnie, może i też dlatego. No dobra, no ale ten klucz się złamał, tego nie można wyjść z tego domu, też to były czasy właśnie lata wczesne 90. jakoś, no może tam trochę później, on młodszy troszeczkę był ode mnie, no ale dobra, nieważne. I tak, no złamany klucz. No i w zamku dzwoni po jakiegoś tam przyjaciela, sąsiada, ślusarz, niech przyjdzie, zrobi ten zamek, tego, jakoś po godzinie, po dwóch godzinach w końcu się udało. No i co? No i ta kobieta spóźniona leci na przystanek, a tam na tym przystanku jakaś policja, karetka. Okazało się, że jechał tir na zakręcie, ośka mu po prostu odpadła z opony, tak?
i musnęła dosłownie tą koleżankę, minimalnie prawie tą przyjaciółkę. To że się nic nie stało tej przyjaciółce, tak? Ona żyje, jest wszystko w porządku. Ale wiem, że ostry wypadek. Tir walnął obok przystanku, ludzi pełno, zbiegowisko całe, bo wiadomo, jak coś się dzieje, no to wiadomo, że że cała wieś tam się zbiegła. O Boże, co to się stało? I podobno ta Ośka walnęła dosłownie praktycznie w to miejsce, gdzie one zawsze stały na tym przystanku. I tutaj mamy taką jakby historię po prostu, że no nie tak wiem. Jak, że tak jakby opatność, przypadek takiej jakiejś tak, ochronnej siły, można tak, powiedzieć. Tak, opatność Boża albo opatność matczyna, bo zmarła mama tej kobiety, tak, babcia tego mojego przyjaciela, tak. No i nie tak, tylko jakoś tak przed tym wypadkiem zmarła, no nie wiem, on opowiadał, że no jakiś czas, no nie, że wczoraj, tak, że poprzedniego dnia, ale jakoś jakiś czas, tak, no nie wiem, ale jakoś świeża sprawa, nie było tak, że to już było parę lat, nie, tylko że jakoś tak świeża, no pół roku, rok przed tym wydarzeniem, nie wiem dokładnie, bo to jego trzeba było się zapytać, ale historia fajna, bo, znaczy fajna, no, super, no, że udało się, że kogo? Nic się nie stało, no tak, fajnie, że po prostu nic się nie stało tej kobiecie, to jest po pierwsze, po drugie, że, no, ciekawa po prostu, że zbieg okoliczności, znowu w cudzysłowiu, a proszę bardzo, takie zbieg okoliczności, które, no, znaki są, że jednak coś chyba, jednak, no albo zbieg okoliczności, super, no to taki błąd Matrixa, tak, jakiś taki, że może był plan dla tej kobiety jeszcze, może nie wypełniła swojej jakiejś, nie wiem, tego, co tu ma zrobić na tym świecie i nagle tutaj się tak stało, że jak się stało, no i to taka historia krótka też, tak, ale ciekawa, no moim zdaniem. No tak, na pewno historia dająca, że no, tak powiem, pożywkę dla wielu trudnych pytań o naturę naszej rzeczywistości. Tak i jest. O to, czy ktoś rzeczywiście nad nami jakoś tam czuwa w tej innej rzeczywistości. A teraz przejdziemy do opisu sytuacji, którą słuchacz wiąże ze swoim niegdysiejszym zainteresowaniem okultyzmem. To była historia taka, że kiedyś bawiłem się też o okultyzm, bawiłem się w jakieś tam bawienie, no to troszeczkę nie do końca okej, ale no co, no przyznam się, tak? Też pentagramy sobie rysowałem na zeszytach i tak dalej, różne tam demonologią się interesowałem, no bardziej okultyzm, tak? No i rzeczywiście niektóre rzeczy działały, afirmacja i tak dalej, to co chciałem, tylko bardziej, żeby tam kogoś krzywdzić, albo coś, czy zniewalać ludzi, broń Boże, to bardziej tam, nie wiem, z rodziny tam ktoś, no i teraz ma teraz problem, bo na przykład no były próby kogoś no właśnie troszeczkę zniewalania, a teraz ta osoba ma problem psychiczny w ten sposób, że po prostu nie może wychodzić z domu. To jest takie jakby coś za coś, tak, że oddanie, zrobienie komuś, to nie była krzywda komuś robienia, tylko po prostu no oddanie komuś, znaczy inaczej, zabranie komuś wolności i teraz płaci swoją wolnością, nie? Można tak powiedzieć, bo ma teraz tam problem taki, że no, nie może wychodzić z domu, no nieważne. Ale dobra, no i ja też się interesowałem tą książki czytałem, biała magia, tam nie tylko biała, tam czarna i tak dalej, też jakoś tak ciekawe to dla mnie było i tam później zobaczyłem, że Sekret jest taka książka, tak, czytałem ją, że to jest mniej więcej na tym samej zasadzie polega. No, ciekawe, to jest ogólnie ciekawe, tak? Nie wiem, czy jak to na 100% działa. Wiem, że coś tutaj jest. Staram się jakoś to wyprzeć, żeby to nie była obsesja, bo w pewnym momencie no to naprawdę może się stać obsesją, tak? I potem już naprawdę już trzeba uważać. No, ale tak, no i była w tym momencie taka historia, kurczę, jak to, od czego tu jest zacząć, tak, to jakoś telefon zgubiłem komórkowy, no i, ale wtedy byłem jakoś tak trochę po imprezie i telefon komórkowy zgubiłem i jakoś tam zażartowałem do kolegi,
Nie inaczej. Ja byłem wtedy wkurzony bardzo, bo to był już któryś tam z kolei, jakiś tam telefon w ciągu jakoś tam, nie że zgubiony, tylko że albo jeden mi się zepsuł, drugi coś tam gdzieś zgubiłem, tak? Teraz też zgubiłem, no i byłem taki zły trochę, że kolejny telefon i tego. No ja mówię, nie, no to jest niemożliwe, żeby kolejny telefon gdzieś mi wsiąkł, tak? No i ja w tym momencie narysowałem sobie tak, że pentagram, no i że i przeciąłem sobie palec żyletką i podpisałem to swoją krwią i proszę, tak to był żart, to taki był trochę głupi, bardzo głupi, bo to było trochę parę lat temu, naście lat temu, więc troszeczkę też trochę człowiek starszy, to inaczej patrzy na te rzeczy, tak, na ten świat, no i to było strasznie głupie, no teraz trochę mi nawet głupio o tym mówić, tak, no trochę tak się wstydzę o tym mówić, no ale trudno, no. I tak, chlasnąłem sobie palec właśnie tą żyletką, a czy tam, żyletka to była, tak? I na tym narysowanym właśnie pentagramie chlasnąłem tam D, że to ja, tak? I oddaj mój telefon, to coś tam z powrotem będę z tobą rozmawiał, ale to nie, że z demonem i tak dalej, tylko że ogólnie z tą istotą i tak dalej, nie? Bo ja kiedyś tam sobie lubiłem pożartować się ogólnie, ale zauważyłem, że miałem i lepsze oceny w szkole i w ogóle, jak na przykład w takiej afirmacje się wkręcałem, tak? To rzeczywiście miałem wtedy lepsze oceny, to było w czasach szkolnych, tak? No i co się stało? Nagle, ni stąd, ni zowąd, ja idę, tak jakbym wiedział, gdzie mam iść, i biorę żółty telefon w metrze. Telefon czy nie został znaleziony, a pani mówi tak, jest. Mówię, o kurczę, jaka akcja. No taki w szoku byłem, nie? Tak, ojej. No i mam ten telefon. No i teraz tak. Wracam do tego domu, to był Mokotów wtedy. Jakoś tam mieszkałem razem z przyjacielem, to u Mokotów. No i co? No i wtedy była taka sytuacja, że jakoś była druga akcja, bo to była jedna, to było to, takich zwykłych okoliczności, bo to były trzy zwykłe okoliczności tam, trzy czy cztery, nie? No z tym telefonem to mogło być tak, że pan po prostu zamanifestował rzeczywistość i się jakby dopełniło. No tak. Tylko że druga akcja była taka, że ja wróciłem tego samego dnia właśnie do domu. No i w tym momencie będąc właśnie w tym domu razem właśnie z tym kolegą, on już poszedł spać, ja zacząłem jakoś tam... pamiętam, właśnie. Była sytuacja z... Daj mi znak, ja powiedziałem. Daj mi znak, jeśli istniejesz, tak? Bo to dla mnie, ja też staram się racjonalnie patrzeć na świat i jakoś tam nie... oczywiście z entuzjazmem podchodzę do niektórych tam akcji, tak, wiadomo, ale tutaj chcę znak. Po prostu pokaż, że ja po prostu nie oszalałem, tak, i że... I w tym momencie trzask. Prąd w całym domu... Nie ma prądu. Zgasł prąd. Wybuchło, strzeliło. No niemożliwe, mówię. Nie, no niemożliwe. Okazało się później, racjonalnie oczywiście mówiąc, że kuchenkę mieliśmy taką, nie mieliśmy na gaz kuchenki, tylko taką elektryczną, tak? I tam spięcie się zrobiło, bo kolega po prostu zmywał naczynia i jakoś zachlapał tą kuchenkę. Oczywiście on już spał, tak? Ale to wcześniej po prostu już. No i jakoś tam ja robiłem jedzenie tego, no ale przy okazji pokaż się, daj mi znak, tak? Tak. Ja troszeczkę się z tego śmieję, ale troszeczkę z drugiej strony to jest nawet ciekawe, tak, że to ta historia, bo to zbieg okoliczności, tak, bo to każdy może powiedzieć, że to jest, ale zbieg okoliczności. No dobra, no to jest ten zbieg okoliczności, ale mało tego, zaraz jeszcze jeden zbieg okoliczności, trzeci, taki hat-trick, takie combo, no i to ciekawe, tak. Światło zgasło, ja wtedy mówię, no dobra, spoko, i się trochę przestraszyłem, tak, i nie mogłem włączyć tych korków, nie wiedziałem, gdzie one są, na klatce potem, bo wydymowałem wtedy po prostu mieszkanie razem z przyjacielem, tak, jakoś tak, no mówię, lata szkolne teraz się były, tak. No i co się dalej działo? Tamten wkurzony
coś tam, co ty zrobiłeś, co zrobiłeś? Ja mówię, co ja zrobiłem, bo to nagle strzeliło w całym domu, tak? Ja nic nie zrobiłem, bo nie wiem, no nagle stąd nie zowąd prąd wysiadł, nie? I tak, ale dosłownie po tych moich jakby modlitwach takich czarnych, nie? No i co? No i dalej. Poszliśmy spać, zamknęliśmy drzwi, jeszcze tam papierosa wypaliliśmy chyba na wieczór, uspokoiliśmy się, włączyliśmy ten prąd cały, wszystko było okej. Okazało się właśnie, że ta kuchenka przepięcie robiła, zostawiliśmy ją w spokoju, odłączyliśmy ją od prądu całkowicie. Na następny dzień mieliśmy sprawdzić, co się stało, a ja leżąc w łóżku, leżę i tak sobie myślę, sam do siebie gadam, jakoś, znaczy nie mówię na głos, tylko myślę sobie tak sam do siebie, no to fajny znak, dobra, okej, okay. To daj mi jeszcze jeden znak, żebym miał 100% pewność, tak żebym na 110%, a nie na 100%, nie? Że to jest prawda, co myślę, że rzeczywiście jest jakaś supermoc, która po prostu jest w stanie w jakiś sposób współgrać z człowiekiem i to ludzie nazywają to różnie, no niektórzy mówią, że to diabły, niektórzy mówią, że aniołowie, niektórzy mówią, że to, nie wiem, jakaś, nie wiem, szósty zmysł, telepatia, niektórzy mówią, że może to człowiek jest w stanie, na przykład poltergeist, niektórzy mówią, że istnieje dzięki, nie wiem, człowiekowi, człowiek jest, wytwarza sam te, nie wiem, słyszał pan o tym? Pani na pewno tak. No, słyszałem, że jeszcze tak. Na przykład osoby w wieku dojrzewania, tak. W okresie dojrzewania nie potrafią tam kontrolować swojej energii i to się jakoś przejawia w ten sposób właśnie w formie poltergeista. Aha, i kobiety też, tak? Że kobiety też. Szczególnie kobiety. Szczególnie kobiety. No właśnie, też tak kiedyś czytałem, no i słyszałem i oglądałem na ten temat jakiś tam reportaż i tak dalej. No i to jest właśnie fajne, że różnie można to interpretować. Szkoda, że nie wiemy do końca, jak to jest. Dobra, ale wróćmy do tematu i była taka historia. Ja mówię drugi raz, pokaż ten, cię tam daj znać i tak dalej. Rano wstajemy, jest godzina, nie wiem, tam 8 rano, 9. Ja lubię około 10 wstawać, tak? Ale jakoś tak pamiętam, że za wcześnie wstaliśmy. I ja poszedłem do łazienki, a toaleta była na vis-a-vis, naprzeciwko drzwi wejściowych od mieszkania. Ja usiadłem sobie na toalecie, tak? Tak jakoś głowę miałem, jeszcze ręką przecierałem sobie oczy. I te drzwi nie były zamknięte do końca od toalety, bo po prostu jakoś tak, nie wiem, no to był zaspany, jeszcze byłem rano, jakoś tak nie zwróciłem uwagi na to, żeby to zamknąć totalnie, tak, i ten. I tak siedzę, patrzę, tak jest takie uchylone, te drzwi są i widać drzwi z naprzeciwka. A ja patrzę, a te drzwi są całkowicie otwarte na oścież. A jeszcze kolega tam, ten przyjaciel, tak, jeszcze spał, tak? On nigdzie nie wychodził. Kiedy my poszliśmy spać, one były na oścież otwarte. Ja mówię, no to ładnie, no to wczoraj w takim razie musieliśmy, nie wiem, zapomnieć zamknąć tych drzwi. No ale przecież ja zamykałem na 100%, tam, nie wiem, z kolegą razem byliśmy. No to przecież jak jeden by nie zamknął, to drugi by zamknął. Jak, nie wiem, kolega, tam przyjaciel by nie zamknął tych drzwi, no to ja bym zamknął, tak? No przecież no nigdy takiej sytuacji się nie zdarzyło, żebyśmy zostawili drzwi otwarte i do tego jeszcze, nie wiem, na oścież, tak? No to może mogliśmy, nie wiem, uchylone zostawić, bo te światło walnęło, tak? I wiatr otworzył, tak? No, tak w ten sposób. No ale raczej, no nie wiem, no i to taka akcja. O, no to ładnie. No to ten drugi znak, tak? To ten... I do tej pory nie wiem, czy to tylko taki zbieg okoliczności. Rzeczywiście to było takie potwierdzenie, potwierdzenie, że chciałeś, no to masz. Masz oczy, więc patrz, masz uszy, więc słuchaj, więc jeżeli masz ochotę, no to jestem w stanie ci pokazać znak. Ja nie mówię, że to jest zła jakaś siła, zła moc, ani nie mówię, że to jest dobra moc. To jest po prostu jakaś inna, nie wiem, jakiś to jest, nie wiem, byt albo coś. Na przykład moja mama teraz... to być jakaś inteligencja. No, na przykład. Różne są tutaj wytłumaczenia. Bardziej paranormalnie rzecz ujmując, mogła to być jakaś inteligencja, jakaś istota się chciała zamanifestować, rzeczywiście tak. Dać dowód na to, że coś tam istnieje w tej innej rzeczywistości, a bardziej racjonalnie rzecz ujmując, to mógł po prostu być zbieg okoliczności, które zostały, które
które uległy przefiltrowaniu przez pana światopogląd. No tak, tak. I zostały zinterpretowane jako właśnie taka... taka ciekawa zdarzenie paranormalne. Takie puzzle, tak. Ja słyszałem też, że ludzie czasami sobie puzzle po prostu układają puzzle sobie po prostu układają z niektórych sytuacji życiowych. To pasuje do tego, to pasuje do tego i dzięki dokładnie. Temu... Wiem, jestem w stanie tego... Oczywiście jestem w stanie to też w ten sposób zinterpretować, jak najbardziej. I to na razie tyle. Po krótkim przerywniku przejdziemy do kolejnych przygotowanych na dziś historii. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych do tej pory zdarzeniach. Słyszymy się ponownie już za chwilę. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl. Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. Mówią, że wejść do archiwum jest bardzo łatwo. No tylko, że z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Archiwum Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. 2 miesiące temu był trop prowadzący do pewnego radia, że ktoś o tam słyszał podobno. Jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu. www.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. W tej części audycji wysłuchamy fragmentu rozmowy ze słuchaczem, który również już raz gościł w podcaście Mówią Świadkowie. W odcinku 48 podzielił się z nami swoimi bliskimi spotkaniami z UFO oraz zdarzeniami kojarzonymi z tym fenomenem. Nasz rozmówca przekazał również niezwykle ciekawą historię związaną z poltergeistem, którego obecności doświadczył w jednym z domów na terenie Anglii. Okazało się bowiem, że na strychu tego domu najwidoczniej mieszkał ktoś, kogo spokój został zaburzony. Jak się przekonamy już za chwilę, dziwne zdarzenia dotykały również znajomych słuchacza, którzy wówczas razem z nim mieszkali w tym samym domu. A więc, uzbrojeni w słuchawki, przechodzimy do słuchania. Miałem takie coś właśnie, a też jest takie, no, dość dziwne przeżycie. Miałem coś takiego, że ja tutaj właśnie już w Anglii, w obrędzie w Anglii, tutaj jak właśnie mieszkałem, to miałem coś takiego, że ja po prostu mieszkałem u jednego znajomego, i miałem tam drugich znajomych i oni po prostu, ja mówiłem jedynie jako po angielsku, to oni mnie poprosili, żebym przetłumaczył tam do landlorda i żebym im ten pomógł. To pamiętam, że ja na tej chacie, jak poszedłem z nimi do tego domu, to jedną, co mi właśnie uwagę przykuło, czy tam landlord, co jest w ogóle nietypowe tutaj w Anglii, były tak powieszone na ścianach 3 krzyże i 2 różańce były na stole. No to w ogóle to takie, no Anglicy są w ogóle mało takie religijni, no to w ogóle tak przykuło moją uwagę, ale to tam potem oni się tam wprowadzili, 3-4 miesiące tam mieszkali i ja pamiętam, że ja z tym jakoś ze znajomymi się tak jakoś, no źle zaczęliśmy żyć, pokłóciliśmy się, ja ich poprosiłem, czy nie mogę się tam do nich do domu wprowadzić, no a tam mieli tam jeden powodem pokój, żeby tam czynsz płacić, ale okej. No ja się tam wprowadziłem i tam był strych. Mnie zawsze ciekawiło, co na tym strychu jest. Więc postanowiłem, kiedyś tam była jakaś impreza, dużo ludzi, więc mówię, chodźcie, wejdziemy na ten strych. No i weszliśmy na ten strych po drabinie. W ogóle,
wagi to wygląda tak, że są takie małe klapy, no takie dosłownie, że tam ramiona to ciężko, czasami to trzeba się pogimnastykować, żeby przejść na ten strych. No i na tej klapie, jakby od środka, bo ja chciałem ją przesunąć, był materac. Był materac położony od środka. No to już było takie dziwne. No i tam jakoś trzech ten materac przesunęliśmy, bardzo było ciężko. No bo to tak wyglądało, że ktoś musiał najpierw zamknąć klapę i od środka ten na to, no bo nie wiem, jak to inaczej by mogło być. My tam weszliśmy, ja tam wszedłem pierwszy i ja tam patrzę, a tam na tym strychu to były tak, zabawki, to były jakby po kolana. Normalnie wszędzie zabawki i tam jest w kącie, to były wszędzie takie belki, były rozwalane, nie było żadnej podłogi zrobione, ale w kącie były jakby taki, przy tych zabawkach były dwa łóżka, takie malutkie jakby dla dzieci. No i tam tapeta była położona. No to mnie, jak zobaczyłem, to mnie zamurowało. No i coś tam śmiechy, bo tam była impreza zeszli na dół. No i od tego momentu zacząłem w tym domu straszyć. I pamiętam, że właśnie miałem też taki sen dziwny. Ten sen ubiegał był takie zdarzenie, że tam zaczęło właśnie jakoś tak dziwnie stukać, chodzić, coś. I ja pamiętam, że miałem nazajutrz do pracy, tam chłopaki sobie siedzieli w salonie. Mówię, dobra, ja idę, bo ja muszę iść do pracy, więc ten, żegnam towarzystwo, żeby normalnie rano wstać. I miałem farelkę, bo w tym pokoju było strasznie zimno. I pamiętam, że włączyłem tą farelkę jakby na taką największą opcję nagrzanie. No i ciepło się już zrobiło, żeby, bo to strasznie prądność ciągło, no to zawsze włączaliśmy, jak się już nagrzało trochę. Włączyłem na zero i pamiętam, że ten leżę i słyszę takie kroki po tym strychu chodzą, pu. Nagle farelka się włącza. No już mnie tak, kurczę, troszeczkę, no, wystraszyłem się, ale no tak mówię, bo też na farelce była taka opcja jakby czuwanie, że ona się co chwilę włącza. I potem znowu się włącza i wyłącza i byłem pewny, że może ja włączyłem po prostu tą środkową opcję. No to wstałem jeszcze raz i dokręciłem, bo ona była włączona, ale dokręciłem na dwa razy pstryknęło, bo to raz pstryknie to jest opcja właśnie czuwania, a trzeci raz jak się pstryknie to jest ta wyłączona. Włączyłem na pewno na wyłączenie i znowu słyszę kroki pu. I znowu mi się włączyła. No wtedy się strasznie wystraszyłem. Poszedłem do chłopaków, oni się pamiętam ze mnie śpiali. Co tam, tu nic nie straszy, coś tam. No i pamiętam, że ja położyłem się, koniec końców się położyłem do tego łóżka, już tam nic nie włączałem, nic się nie włączała. I miałem właśnie wtedy taki sen, że znowu, że ja się budzę. Mam właśnie paraliż senny i nie wiem, mało z tego, co właśnie pamiętam, że taki miałem paraliż senny i pamiętam, że jakby moje serce tak zaczęło mocno bić i jakby zacząłem dostawać, jakby no umierałem. No i ja w końcu jakby umarłem w tym śnie, w tym wszystkim i pamiętam, że ja znalazłem się w takiej strasznej ciemności. No ale to była tak ciężka ciemność, nieszczęście, no coś strasznego, naprawdę, coś strasznego. Ja pamiętam, że wtedy jakby Matka Boska była i ona mnie tak szybko pod płaszcz wzięła. W momencie jakby ten płaszcz mnie tak wzięła, zamknęła, to ja się pojawiłem jakby, nie wiem, jakby taka wyspa była i to tak ludzie tam mówili potem, że to był czyściec. No to było strasznie dziwne, że to był czyściec, że ten... I mówili, że ty umarły, że to mówię, jak umarłem. Mówię, to jest niemożliwe, przecież byłem niedawno tu i miałem taką jakby świadomość tego wszystkiego, co się działo wcześniej, że ja spałem, że mnie straszyło, że tu, że tamto. I oni tak mi właśnie tłumaczyli, że ja tam umarłem, że coś. I ja pamiętam, że no to pierwszy raz w życiu miałem też taki sen, że tam w tym śnie byłem tak jeden dzień. Poszedłem spać, obudziłem się, byłem drugi dzień i za trzecim dzień właśnie, jak już sobie zdałem sprawę, co tak naprawdę się tam dzieje, mówię, kurczę, mówię, ja muszę się stąd wydostać, ja muszę iść do rodziny, moja mama za mną tęskni, tu, ja nie mogę tutaj być, ja muszę ich poinformować, coś tam. I pamiętam, że taka dziewczyna mi pokazała, mówi tak, jest jedno wyjście, mówię, ale to jest niebezpieczne, mówi, bo jak cię złapią, to przestanie istnieć. I mi tylko pokazała i tyle, co mi pokazała, to już tej frustracji po prostu uciekłem przez to wyjście. Pamiętam, że tam stali jakieś strażnicy, że ktoś tam stał przy tym, ja wyszedłem i nagle to obudziłem. I dalej byłem w śnie. I obudziłem się, że jestem tam już u siebie w Częstochowie, nagle w piwnicy się znalazłem, mówię, kurczę, wróciłem, mówię, szybko muszę biegnąć do domu, żeby ich poinformować, że ja żyję. Szybko do góry poszedłem i pamiętam, że ja na drugim piętrze w Częstochowie mieszkałem, że jak pociągnąłem za klapkę i chciałem wejść, to się obudziłem, faktycznie się obudziłem. I ja wszystko pamiętałem, właśnie jak ten wolny czas leciał dzień za dniem, drugi dzień, trzeci dzień, no, jak ja tam się uczyłem, nie wiem, no, uczyłem się tam, pamiętam, jakby na nowo żyć, to wszystko i się obudziłem i ten. I pamiętam, że po tym zdarzeniu się wyprowadziłem z tego domu. I potem ci koledzy właśnie też się ze mnie śmiali, to potem kolejny kolega też miał tak, że jego zaś zaczęło straszyć, takie miał właśnie koszmary. Dziwny miał koszmary, że widzi kogoś bez głowy i szafka mu kiedyś spadła, mówi, ten poszedł do toalety i tam właśnie była taka szafka taki nad blatem i ta szafka spadła i spadając to czarnik zahaczyła, gniazdko gdzieś tam też zahaczyła, się wyrwało, mówi, i on też zaczął mi potem wierzyć i potem też się taka, on, ten kolega, który tak zaczął mi wierzyć, on się zaczął tak spotykać z taką dziewczyną, z dzieckiem, no a też się tam do niego wprowadziła. I to dziecko, ona miała ile wtedy, miała chyba 2 czy 3 latka, to pokazywało na ten właśnie wejść na strychu,
gdzie ta drabina, i pokazywało, mówiło mimo. A mimo to tak mówiło na te mimąki też, na jakieś potwory, czy coś, to właśnie mówiło, że mimo tam jest. I mówił, że tam właśnie ten dziecko potem mi opowiadali, że ja miałem rację, że tam mimo jest. No takie dziwne zdarzenie. No paluszkiem no, pokazywało że mimo, że coś, że tam stoi. I oni tam za bardzo, tam dziewczyna to nie wiedziała o tych zdarzeniach, no bo to takie, nikt raczej o tym nie traktował tego serio. No bo to wygląda tak, jakbyście tam tym grzebaniem na strychu obudzili jakąś, nie wiem, zaburzyli czyjś spokój jakiejś istoty, która tam sobie mieszkała. Ale tak, to dziwne, to w ogóle ta tapeta, te dwa łóżka dla dzieci, no nie wiem, no strasznie... No to włączanie się tej, to włączanie się tej farelki. Farelka chyba sama nie potrafi się przełączyć z trybu standby na on. Tak, tak, no bo to jest takie, no to jest takie luźne, prawda, że to jak się włączy, to nie jest na sprężenie, że to może odskoczyć, tylko że to jest takie, że trzeba faktycznie przełączyć, tak, żeby się to włączyło, no to... No, to było przerażające. No, trochę siły trzeba, troszkę energii trzeba włożyć, żeby to tak przełączyć. To się tak samo nie może, na przykład. Tak, tak. No nie może. No nie jest to możliwe. W ostatniej części dzisiejszej audycji wysłuchamy obszernej relacji, w której duża część zdarzeń wydaje się skupiać wokół dziecka. Tak sobie pomyślałem, że najlepiej będzie, jeśli w charakterze wstępu do tej części audycji użyję korespondencji od naszego słuchacza z województwa śląskiego. Pisze w sprawie oddziaływań paranormalnych. Zaczęło się od syna. Cały czas dzieją się w jego otoczeniu rzeczy trudne do wytłumaczenia. Zaczęło się od snu, w którym z nieba spadał wielki kciuk, po czym syn się obudził i strasznie płakał. Syn spał wówczas na górze piętrowego łóżka. Rano partnerka go budzi, a tam jest kciuk odciśnięty w płycie gipsowej i brakowało w tym miejscu koloru pokoju. Na drugi dzień syn bał się spać na górze, więc spał na dole łóżka. Następnego dnia drugi kciuk odciśnięty niżej. Do tej pory są. Teraz dochodzą do tego głosy, giną rzeczy, przestawia się czas, zniknął zegar w domu bliźniaczym u wujka, który był strasznie złym człowiekiem. Wujek jest obczytany w tych rzeczach. Kazał mi się zapytać współlokatorki, czy nie interesowała się magią, a szczególnie zapytać o tablicę Ouija. Po wpisaniu tej nazwy do wyszukiwarki zaświeciła się bateria w laptopie i komputer się wyłączył, co w MacBookach nigdy się nie dzieje. Wezwałem proboszcza na poświęcenie domu i jeszcze bardziej się pogorszyło. Na przykład odcisk kciuka w ścianie przemienił się w dziurę. Zmiażdżona płyta gipsowa do samych cegieł. Współlokatorka zaś widziała w salonie starszego mężczyznę. Tyle z korespondencji od naszego słuchacza. Mojemu rozmówcy, tak jak zresztą wszystkim świadkom zgłaszającym się do Radia Paranormalium, starałem się stworzyć bezpieczną przestrzeń do wygadania się i opowiedzenia w szczegółach o tym, co chciał przekazać. Na koniec rozmowy przekazałem kilka kontaktów do osób, które potencjalnie mogą zaoferować mu pomoc. Zanim przejdziemy do wysłuchania rozmowy, przypominam o założeniu słuchawek, bowiem ten słuchacz również prosił o zmianę barwy głosu w razie wykorzystania rozmowy w audycji. Sytuacja zaczęła się 2 lata temu z tymi odciskami palca. Dziecko spało u góry i śniło mu się, że on siedzi sobie na plaży z mamą na jakiejś wysepce i z góry schodzi kciuk wielki, jakiś ogromny. Stał i obudził się z płaczem, przeleciał, on poszedł spać, rano wstajemy, patrzymy, odbicie kciuka jest na piętrze tam, gdzie on spał. No i bał się spać tam u góry, spał na drugi dzień na dole i ten sam kciuk odbity i to ściana pomalowana na płycie gipsowej i tak by ktoś odbił, wcisnął, nie było żadnej farby, żeby się obsypało coś. Po prostu odbicie, jakby ktoś jakimś gorącym czymś odkleił ten i pił troszeczkę to do tego. I od tego się zaczęło. I teraz się to nam nagle zintensyfikowało. Byliśmy na nartach z synem i siedzimy, nie było nikogo, bo to już był marzec, koniec sezonu, nie było nikogo, siedzimy. Piją sobie, napiję jakąś czekoladę na gorąco, ja sobie piłem grzeńca i nagle ktoś pyta, w czym mogę panu pomóc. I ja w tej samej chwili obracam się za siebie, on się za siebie obraca. Mówi, tata, co to było? Słyszałeś to? Ja mówię, no słyszałem. Ja to słyszałem za mną, bo on mówi, ja to słyszałem za mną.
No i on uciekł stamtąd. Mówi, ja nie chcę tu być tutaj się coś dzieje złego bardzo. I uciekł. Ja mówię, to ci wezmę do czekolady na gorąco, to se dopijesz. Nie chcę stąd nic. Zjeżdżamy, zakładał narty, przewrócił się. Narty mu się rozjechały i wpadł w jakiś stan, podleciał do nas, bo jestem z Zagłębia. No i podleciał do jakiś taki Ślązak, który się chyba medycyną zajmował, bo wiedział, jak tam nogę ruszyć, jak tam odpiąć, jak tam sprawdzić, czy z kolanem się nic nie stało. No i on powiedział, że nie jest w stanie zjechać na nartach. No i ten Ślązak szybko poleciał do tych od obsługi wyciągu, żeby nas zjechali narty, żebyśmy wzięli, odpięli. I on wpadł w jakiś szał, zaczął całować te narty. Nie bójcie się narty, wy się boicie, ja spadnę, wam się nic nie stanie. Całował te narty. No i zjechaliśmy na dół, kto się przewrócił. Boże, on nie żyje, tata ratuj, on nie żyje. Uszliśmy kawałek jeszcze i mówi, tata, dwie babcie Danusie tutaj nawet przyjechały. Ja mówię, Artur, co ty mówisz? On, no, dwie babcie Danusie. Uszliśmy kawałek, mówi, zobacz, muszą trzy babcie Danusie. Uszliśmy kawałek, a tam jechał kombi czarne, tak jak ma z szwagieru. Mówi, zobacz, wujek Tomek nawet podjechał. Ja mówię, spokój się, co ty w ogóle mówisz? I ściągnął buty narciarskie na rtę i zanim ja zdążyłem włożyć je do samochodu, to on już spał, usnął. No i rozmawiałem z nim na drugi dzień i on mówi, że rzeczywiście tak widział, że tak było. Nie, że w tej knajpie tam jest coś i on w ogóle nie chce na ten wyciąg jechać, tylko jechać gdzie indziej. No i teraz sytuacja wygląda tak, że siedzieliśmy sobie wieczorem, no i mam takie krzesło, takie jak gdyby sztucznego bambusa, takie tkane. I ono wysiedziane było. I on sobie tam rzucał piłką, trafiał do tego. Ja przychodzę na drugi dzień z pracy, a to krzesło rozwalone, tak jakby ktoś pociął je nożem, rozsypane, rozczaskane całkowicie. Ja mówię, bardzo, co ty zrobiłeś? On mnie tu nie było, rozpłakał się. Ja mówię, czemu kłamiesz? Rozpłakał się, masz kamerę, to sobie zobacz, że to nie ja. W szał wpadł, ty mi nie wierzysz. Kto ma mi wierzyć, jak nie ty? Już wiedziałem, że on nie kłamie. I od tego momentu zaczęło mi się coś nie podobać. No i sytuacja była taka, że miałem dziewczynę, bo rozstaliśmy się z partnerką, też w jakiś dziwny sposób. Nie wiem, pewnego dnia przyszła, powiedziała, że mnie kocha, ale ona nie chce z nikim być, się wyprowadziła. I mówię, a to wynajmę pokój, mam kawał chaty, 4 pokoje, 120 metrów, i wynajmę, żeby ktoś był, jakaś dziewczyna. No, żeby z kimś po prostu posiedzieć, piwa się napić, wieczorem pogadać, nie? No i ten. I przyjechała do mnie bardzo dziwna dziewczyna. I ja mam przeczucie do ludzi, nieprawdopodobne przeczucie do ludzi. Po 2 sekundach jestem w stanie ocenić. I on tak samo, ma tą samą zdolność. Straszną zdolność oceniania ludzi po samym wyglądzie. Nie myli się, ani raz się nie pomylił. Jak ja go to zacząłem pytać, zaczęliśmy na tym wyciągu, ja mówię, ten będzie taki i zacznijmy z nim rozmowę. Ten będzie fajny, ten będzie fajny. I z każdym człowiekiem porozmawialiśmy, ja się nigdy nie pomyliłem i on się też nigdy nie pomylił. Nawet byłem robotę oglądać z nim w sobotę, no i był dziadek z wnuczkiem i on mówi, bardzo dziwni ludzie. Okazuje się, że ten dziadek z bekiem był, a ten bardzo nieprzyjemny. Podczas tej roboty nie bardzo nieprzyjemny człowiek i on ich ocenił w ciągu sekundy. No ale mało tego. I oni sobie siedzieli, on poszedł ze mną spać, nie mógł usnąć, poszedł do niej porozmawiać, bo dziewczyna bardzo zdolna, średnia powyżej 5, tylko strasznie dziewczyna, nie dość, że zarozumiała, to jeszcze bardzo religijna. I sytuacja jest tego typu, że ja byłem kiedyś świadkiem Jehowy, odeszłem, bo zorientowałem się, na czym to wszystko polega, jaka to jest sekta mocna i tak dalej. 20 lat temu, mam teraz 38, 20 lat temu od tego odeszłem. Ja mieszkam na piętrze, rodzice są świadkami, mieszkają na dole. No i sprawa wygląda w ten sposób, że oni już zginął telefon. Siedzieli, gadali sobie, telefon leżał. I zginął telefon. A ja mam fotele ze skóry i po prostu ten telefon jest w stanie wsunąć się między oparcia o ten. No i bardzo się o tym wie mój syn. I przerzucili wszystko, świecili latarkami, rozbierali te fotele. Nigdzie nie było tego telefonu. Ta dziewczyna się przestraszyła. Chciała jechać do
do swojego chłopaka, który niedaleko mieszka, bo mówi, że tu paranormalne siły wyczuwa i tak dalej, i tak dalej. No i ja wstałem rano i ja mówię, nie ma go ze mną. Nie ma go u siebie w pokoju, poszedłem na dół do rodziców, nie ma go, no i zachodzę do tej pokoju, tej dziewczyny, a on poszedł do niej tam spać, bo się bał, bo wiedział, że ja śpię, no i się bał, sam usypiał, no i poszedł do niej spać, no i ja wstaję rano, nie mówię, jaka sytuacja jest, no nie ma telefonu, ja sięgam ręką pod ten fotel, wyciągam telefon, ja mówię, co niepoważni. Nie, na pewno nie było tego telefonu, myśmy tam świecili, dotykałem wszystko, rozbieraliśmy i tak dalej. Ja mówię, a pierdolę, głupoty gadają. Wchodzę na komputer, a tam wszystkie strony, które miałem, prawie wszystkie strony, przepraszam, które miałem otwarte, pisze, że strona nie może być wyświetlona z powodu zmiany daty w Apple'u, że jest data 1 stycznia 2018. Zmieniła się data zegara w komputerze systemowego. Zmieniła się data, ale jak ja włączyłem ten komputer, to było wszystko ok. No i było 01.01.01. No i ja skojarzyłem, że jak się dzieją rzeczy paranormalne, to z czasem się coś dzieje. Staje, zegarki stają, cofają się i tak dalej. I zrobiłem to zdjęcie. Zrobiłem to zdjęcie i wysłałem wujkowi. Mój wujek jest strasznie człowiekiem, strasznie zdolny. Nie wiem, czy pan kojarzy. On mi dał namiar do pana, to jest człowiek strasznej wiedzy. Mój wujek tak samo religioznawstwo i tak dalej, interesuje się religiami. No jest przegigantem po prostu. No nie ma takich ludzi, no naprawdę. No i on mówi, to jest w numerologii, coś tam znaczy i tak dalej, i tak dalej. Jedną słowem mówi, to weź, mieszkała wcześniej u mnie współlokatorka wcześniejsza i ona przyszła do mnie i mówi, że ona się dzisiaj chce przeprowadzić. I o 12 w nocy się przeprowadzaliśmy i mi się ona nie spodobała w pierwszy dzień. I nie podpisałem z nią umowy wynajmu pokoju. No i wchodzę potem na jej stronę, a tam jakieś zdjęcia, jakieś The Witch, czarownica, jakieś masakryczne zdjęcia z jakimś językiem wystawionym, na 150 znajomych, ponad 100 Arabów, jakieś cuda na kiju, no i mówi, że nie ma dzieci i tak dalej, i tak dalej. I ona mi się nie spodobała i dzwonię do, bo ja mam problemy ze snem od tam 15 roku życia, ja byłem w tabletkach, dosyć takich poważnych. No i mam co miesiąc mam wizytę, teleporadę i zapisuję tam te leki na spanie. I pytam się tego mojego psychiatry, że taka i taka sprawa jest, że dziewczyna dziwnie się zachowuje, mówi do siebie. Przy paru sytuacjach złapałem ją, jak mówiła do siebie. Na przykład stałem koło godziny 2-3 do toalety, obok była łazienka i ona przez lustro nawet stała. I w jakimś takim mówiła, no i okazuje się, że pogrzebałem w internecie i znalazłem opis na sprzątaczki.pl i ona się tam ogłasza ze sprzątaniem, opieką nad dziećmi, takie prace dodatkowe, że ma 8-letnim córkę. No i mnie to zaniepokoiło wszystko. Widziałem, że ona zaczyna mówić do siebie i się śmiać do siebie. No i skontaktowałem się przez Facebooka z jej mężem, no i on powiedział, że była super kobieta, bardzo dobra żona, bardzo dobra matka, ktoś umarł i ją złapała choroba psychiczna. Dzwonię do tego psychiatry swojego i mówię, że takie zdarzenie. I ona nie chce się leczyć. No i takie zdarzenie. Ona mówi, że to jest schizofrenia paranoidalna, jak się ona nie leczy, to może być tylko znacznie gorzej. I żebym się jej pozbył, ale w sposób bardzo delikatny, bo ona jest w stanie wywołać nagle agresję, nawet potrafi zaatakować człowieka, będąc w stanie jakimś takim już poważniejszym. No i wstaje raz do toalety i ona wygłasza jakieś do lustra jakieś słowa, jakiś wykład taki
Ja to odebrałem tak, ksiądz po łacinie był odprawiał mszę i ona to mówiła po polsku, tylko ja tego nie rozumiałem. W ogóle nie byłem w stanie tego zrozumieć. Ja mówię, o nie, wypierdalaj za przeproszeniem natychmiast i tak dalej, bo cię do domu nie wpuszczę, wynoś się i ciuchy ci wynoszę jutro i tyle. No i sprawa się oparła o policję. W końcu pozwoliłem jej ten jedną nockę nocować, ona załatwiła sobie tam mieszkanie gdzie indziej i tak dalej, no i się wyniosła. Od właśnie tego momentu, kciuk był wcześniej, ale od tego momentu zaczęły się dziać bardzo dziwne zdarzenia. No i był ten czas i wujek mi mówi przez telefon, jak zobaczył tą datę, mówi, zapytaj się, czy ta dziewczyna, masz do niej kontakt, czy ona się nie interesowała czymś, czy nie czytała ksiąg. Czy ona się nie interesowała tablicą O, U i A? To się chyba tak wymawia Ouija, z tego co kojarzę. Tak, 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 no, tak, ale pisze się O, U i A. No ja mówię, że już byłem do proboszcza umówiony. Ja mówię, to sobie to napiszę. Ja właśnie miałem takie pytanie, sobie tutaj zapisałem przed naszą, już na początku tak. naszej rozmowy, czy ta dziewczyna się może interesowała jakimiś tematami tak ogólnie paranormalnymi, ze szczególnym naciskiem na okultyzm? Nie wiem, nie wiem. Często podobno, wujek mi właśnie mówi, że często osoby, które mają schizofrenię, są po prostu narażone na jakieś siły magiczne, duchowe i tak dalej, na osobę, którą, bo moja ciotka też nie ma schizofrenii, ale miała takie podejrzenia, no i jakieś lęki dostała i tak dalej, teraz no i boi się, bo jej taka jakaś znajoma ze szpitala, jak tam się na jakieś psychoterapię chodziła, no to ona ma schizofrenię i jak się ogląda w lustrze, to widzi jakąś straszną twarz taką, ma takie coś, nie? I ciotka się boi tego, ona też jest świadkiem. No i wpisuje to tablica O, U i A, a tu dup mi komputer i wysłałem jak gdyby sobie swojego maila na swojego. I przyszło mi, że otrzymałem tego maila i dup, bateria się wyłączyła, skreśliła, telefon, komputer się wyłączył. I miałem cały czas podładowaniem, a podładowaniem Apple jak jest, to świeci na zielono. No i cały czas był podładowany. Ja go włączam, on pisze, że bateria rozładowana i świeci się na pomarańczowo. No i nie mogłem tego komputera zaskoczyć, czy byka włączyć. No i w końcu włączyłem Wcześniej nie było żadnych, rozumiem, problemów z tym komputerem? Nigdy, nigdy. Pierwszy raz. No i, był ten mail, no i wszystko było w porządku. Ja mam też iPhone'a, no to iPhone z Apple, to wiadomo jest, jak to działa, wszystko jest to samo, nie? No i byłem mówiony do proboszcza, zapytać się, bo mój syn, bo ja nie pozwoliłem go ochrzcić, no bo nie jestem świadomy, że dziecko jak dojrzeje, czy będzie w wieku 9 czy 18 lat, to ma prawo wybrać swoją religię. Nie dałem go ochrzcić w religii świadków, w religii katolickiej i on uznał, że on chce być katolikiem, że mu się to podoba. Widziałem po nim, byłem na mszach z nim i tak dalej. No i stwierdził, że chce być katolikiem, no i tak to wyglądało. No i on jest katolikiem, no i dlatego poszedłem do tego proboszcza, bo wyglądał mi na fajnego faceta. Takiego prawdziwego księdza, jak gdyby z powołania. No i umówiłem się z nim na spotkanie. No i umówiłem się na święcenie domu, nie? Póki rodziców nie ma, bo wyjechali na tydzień, bo księdza by w życiu nie puścili do domu w sprawach święcenia. No i mówię, zapytam się tego księdza o tą tablicę. No i szukam w smartfonie, nie ma maila w ogóle, kompletnie, zniknął mail. No i wracam, przeraziłem, podjeżdżam do partnerki, bo wcześniej nie chciałem ją straszyć, nic ona nie wiedziała o tych rzeczach. I mówię, taka sytuacja, mówię 01, 01, on mówi, nie mów, co, że tak się zmieniła data. Ja mówię, to zobacz sobie na telefon. Otwieram to zdjęcie, a tam 1 stycznia 2018, 01. 02:02. Przerobiła się godzina. Ja tego MMS-a wysłałem wujkowi wcześniej i mówię, a ona mówi, nie, pomyliłeś się na pewno. I wziąłem na głośnik mówiący, dzwoni do wujka, mówię,
wysyłam ci MMS-a. Jaka tam była godzina? A on mówi, no 01:01:01. Ja mówię, to zerknij na tego MMS-a, co masz napisanego. On mówi, o kurwa, 01:02:02. No i ksiądz poświęcił, jeszcze dużo tam jakichś zniszczeń w domu było, był tutaj, mieszkał ten wujek mój, bardzo niedobry człowiek, strasznie niedobry człowiek. I skojarzyłem sobie, że mama mówiła kiedyś, że to patrzała ten zegar cyka i się dziwiła, że on cyka tyle lat po jego śmierci, że on cyka dalej. I on nagle stanął. Ja sobie skojarzyłem tą sytuację i wziąłem klucze, poleciałem tam do tego budynku, patrzę, nie ma tego zegara. Zniknął ze ściany. No i teraz nie było mnie w domu dwa dni, bo spałem z synem u wujka, bo tam razem pracujemy i tak nam pasowało, nie było mnie w domu, no i oni sobie, ta współlokatorka obecna, zaprosili sobie siedem osób, siedzieli na balkonie, no ja, a ja mam podwórko wyłożone już kamieniem, no takim żółtym i po schodkach się wchodzi do balkonu rodziców. No i nagle słyszą kroki, ciap, 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 ktoś idzie po tych kamieniach i wchodzi po tych schodach. Wyglądają wszyscy latarkami, nie ma nikogo. Nie ma nikogo. I się zaczęli tam bać i tak dalej. No i ten, ona się na pokoju w salonie i ona nagle mówi, że widzi, że ją patrzy na nią starszy człowiek. I zaczęła przeklinać. Niech cię mówi tak, niech cię szlak trafi, jeszcze raz mnie wystraszysz. Jak się dowiem, gdzie twój grób, to ci rozpieprzę ten grób. I się zaczęło nagle szaleństwo na dole u rodziców. Stołki się poprzewracały, drzwi wyrwane są. Ja wczoraj zobaczyłem, że ten odbicie tego kciuka zrobiło się tak, jakby ktoś młotkiem przypieprzył w to. No, jest rozwalony, płyta gipsowa do samej cegły widać, mam zdjęcia. I sprawdzałem zdjęcie, które robiłem dla tego księdza, żeby mu pokazać te odciski. I niech pan sobie wyobrazi, że to stare zdjęcie jest dziurą w ścianie, nie odciskiem, jest dziurą w ścianie. I wczoraj się wściekłem w nocy, tak, zacząłem latać po jego domu, po rodzicach, zacząłem się drzeć, wyzywać go, modlić się po swojemu, bo ja nie jestem katolikiem, wiem, że wtedy może nie działać modlitwa jakiś Ojcze Nasz czy tak dalej, chociaż tam środkowie też są modlitwa. No ale nie interesuje mnie w ogóle, aż religia światła. No z modlitwami to jest tak, że najważniejsze, żeby to była modlitwa szczera, nie musi to być tak. Koniecznie klepanie z pamięci tak. Słów. Tak, tak, o to właśnie chodzi. Ja mówię, on był bardzo słabym człowiekiem, był bardzo silny fizycznie, bardzo zdolny technicznie, ale był strasznym skurczysynem. Strasznym skurczysynem. On miał dom z bratem na pół po rodzicach i on tam lał tą moją ciotkę, czyli mojej babci, siostrę. Jak mój tata był mały, to oni tu w kilometr w nocy przelatywali, bo tamten się nachlał, szalał po domu i tak dalej. Bił te dzieci, bił tą ciotkę moją. I ten brat postanowił za to wszystko sądownie go spłacić i wyeksmitować. No i on powiedział, że nie wyjdzie z tego domu, pomimo tego nakazu sądu. No i oparł się o policję, o księcie, że ma policja wejść i siłą go po prostu stamtąd wyrzucić. I on wiedział, że ta policja ma przyjść i dzień wcześniej wziął pompę do wody, wsadził ją do szamba, pociągnął szlauf i zalał mu fekaliami cały dom. No i go wyrzucili i nie miał gdzie mieszkać. I przyszedł mieszkać tutaj do nas, a to miejsce, a ten dom był po prababci. No i tata był młody, zamiast zareagować, bo wiedział, co to za człowiek, zamiast zareagować, on mówi, a no nie mają gdzie mieszkać, to jest rodzina, to jest ciocia, to są kuzynowie. No i oni tutaj mieszkali. No i odkąd on tu był, no co z początku był tam spokój, no ale potem straszny już konflikt się zrobił, on zaczął szaleć, bramy nam zamykać, mamy pieprzać, to jest jego dom. No i ojciec sprawę w sądzie założył, cuda na kiju były. No i on w końcu zmarł na raka. No i podejrzewam, że on
on zaczyna tu szaleć. Ja przez zacząłem wczoraj wyklinać, skoro ta dziewczyna zaczęła tam przeklinać do niego i on się uruchomił i zaczął tuć wszystko i to ja go chciałem też wywołać. On był słabym człowiekiem. Jak była taka awantura, co było nie tak, to on dzwonił po swojego syna, on 100 metrów czy 200 dalej mieszka i ten syn przylatywał i robił aferę, a on się tylko dołączał do tego. A tak to, żeby on zrobić aferę, to on nigdy zawsze się bał. Bo on potrafił mi zamknąć bramę, moją wjazdową bramę na moje podwórko rodziców domu, on potrafił na kutkę. Wziąłem młota, z garażu rozpieprzyłem, a on tylko zamknął się na łańcuszek w domku i obserwował, co się dzieje. I ja to rozpieprzyłem, wjechałem i mówię, ty gnoju, zobaczysz, co będzie. No i oczywiście po syna zadzwonił, ten syn awanturę zrobił, no i taka jest pokrótce historia. No ja wczoraj szalałem i chciałem go wywołać, czy on się pokaże, czy nie pokaże. Nic się dzisiaj nie działo, tylko tyle, że kot wyskoczył przez okno, zaczął chyczeć, wyskoczył przez okno i do tej pory siedzi pod samochodem na podwórku. Czyli to są zjawiska powiązane niekoniecznie z domem, tylko z konkretną osobą, z tego co rozumiem, tak? Ja nie wiem, tak mi się wydaje, bo nie jest to przypadkiem, że ona starszego mężczyznę widziała. A byłem w stanie jakby zarejestrować szczegóły jego wyglądu, czy po prostu widziała takie jakby zarys sylwetki jego? Sylwetki starszego człowieka. Państwo próbowaliście może szukać pomocy u jakichś, nie wiem, egzorcystów, jasnowidzów, osób pracujących z energiami? Nie, tylko był ksiądz kilka dni temu i poświęcił to wszystko, ale on powiedział, że on się tym nie zajmuje. Dzisiaj byłem u niego, mówię, proszę księdza, sytuacja się pogorszyła. On mówi, niech się pan na razie nie martwi, tabletka przeciwbólowa nie działa natychmiast. Ja mówię, proszę księdza, takie moje przemyślenie wczorajsze. Co daje święcenie? Co się dzieje z tą duszą? Czy ona, bo to podobno dusze jest czysta, dusze z nieba czy z piekła nie wyłażą, tylko wyłażą duchy z czysta. I on powiedział, że nie, pytam się, co daje takie święcenie? Oprócz tego, że jak chroni dom, to co z tą duszą robi? Czy ona ją z powrotem do tego czysta pakuje, gdzie on tam się, pytam się tego, co się dzieje? Czy ona jest kierowana do nieba, czy do piekła, czy tam gdzie zasługuje wtedy? Nie, on powiedział, że on nie jest egzorcystą i nie jest w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie, że głębokie pytanie. I ja mówię, no to już niech pan jeszcze poczeka, najwyżej pójdziemy w stronę egzorcystów. No ja sobie, jeszcze jest parafia w Katowicach, gdzie są egzorcyści, spisałem sobie do 4 numery. Będę jeszcze przeobserwuję, czy coś się będzie działo, no bo wiadomo, kod reaguje na to, sytuacje paranormalne też reaguje, nie? I ten kod dzisiaj zaczął chyczeć diabelnym takim, zrobił jakiś diabelny tym, wystawił więzor, japę rozstawił i wypierdzielił i wyskoczył z balkonu. Z pierwszego piętra siedzi cały czas pod samochodem, prawie od rana. No mówi się, że zwierzęta też tam jakieś mają możliwości, mają jakieś szersze takie postrzeganie tego typu rzeczy, tych różnych paranormalnych duchów, jakichś nawiedzeń i tak dalej. Zakładając, że to wujek wam jakby za grobu robi psikusy, może po śmierci jest tak mocno do tego domu przywiązany, że nie potrafi się z nim rozstać, no może chyba rzeczywiście przydałoby się jednak poszukać jakiegoś egzorcysty albo jakąś inną osobę pracującą z energiami, nie wiem, jakiegoś mistrza ręki czy kogoś, kto byłby w stanie po prostu tego wujka stamtąd odprowadzić dalej. Mam jeszcze takie pytanie, czy jest ktoś jeszcze, kto jest w stanie potwierdzić występowanie tych zjawisk, bo z tego co pamiętam, to... syn słyszał wszystko. Oni słyszeli wszystko. Czy rozumiem, że to się jakoś dzieje cały czas, tak? Bardzo się zintensyfikowało teraz. Jeszcze była taka sytuacja, że dzwonił do drzwi, no i ja mówię, bardzo leć otwórz, no i słyszę tą współlokatorkę obecną i woła, no otwórzcie mi, Bartuś przylatuje wystraszony, nikogo nie ma, ja mówię, bo ona na rowerze pojechała i na rowerze wróciła, to pewnie poszła rower zaprowadzić, ja mówię, krzyczę
gdzie ty jesteś? No i tam mówię, pewnie poszła tam na ogródek gdzieś, siąść czy coś. I tam tknęło mnie, dzwonię do niej, kobiet, gdzie ty jesteś? Ona mówi, centrum Sosnowca. Czy jest pan pewien, że to nie jest jakby związane z synem, nie jest to jakby związane z tą dziwną dziewczyną, która tam przez jedną noc u was była, tylko to jest jakby związane z wujkiem złośliwym, tak? To znaczy pierwsza sytuacja, jedyna sytuacja przed tą dziwną dziewczyną, The Witch, ona na tym ja, The Witch czarownica, napisane na Facebooku, przed tą dziwną dziewczyną to tylko te dwa palce były odciśnięte. I teraz się po prostu to masakrowało wszystko, no. Bo przez moment zaświtało mi takie pytanie, czy może synowi zdarzało się w przeszłości robić jakieś dziwne akcje, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo wiadomo, rozstanie się rodziców potrafi dosyć mocno psychicznie się odbić na dziecku, no tylko, że z tego, co pan mówi, to raczej nie jest ale jakby związane. Ale gdybyśmy razem jeszcze, jak te dziury były w ścianie, to byliśmy razem. Aha, w ten sposób. Szukam po prostu rozwiązania. No dzisiaj się przestało dzielić o tej wczorajszej mojej akcji. Dzisiaj jest spokój, całkowity spokój opuszczał kota, który... A jak ten ksiądz był na święceniu, jak kropnął w pokój, tam gdzie ten kot był, on się nie żeby dostał tą wodą, tylko on sobie siedział gdzieś tam. Jak wypruł, jak wyszczelił, to nie mogliśmy go przez 20 minut znaleźć. Dopiero gdzieś pod łóżkiem go... Nigdzie go nie było wcześniej pod tym łóżkiem, bo tam mój syn szukał go, on nagle pojawił się pod tym łóżkiem i siedział pod tym łóżkiem i chyczał cały czas, nie dał się w ogóle patrzeć na niego, nie było można, bo chyczał cały czas. No, zwierzęta też potrafią bardzo, koty szczególnie, bardzo gwałtownie reagować na pojawienie się obcych osób w domu. Pamiętam, co jak moja kotka młodsza uciekała, jak zobaczyła monterów od internetu z UPC. Aha. Także... Ale znowu... Ale czy należy się na tego tyle, no, o tyle obawiać, że żeby załóżmy, nie wiem, czy no nie wiem, prowadzenie tej dziewczyny też się, bo ona mówi, że z babcią często ma kontakt senny, jej chłopak, prosty bardzo chłopak, ale bardzo fajny, jego ciotka Kupela zajmowała się tarotem i cała rodzina, on postanowił z tego wyjść i cała rodzina przez pół roku przeżywała cuda na kiju, siedziały i zanim to do tego stopnia, że do jego brata codziennie przez pół roku przychodził dziadek na biało ubrany i opowiadał różne historie życia, że gdzieś tam był, w Krakowie, gdzie mu jakiś pociąg uciekł, gdzie i wszystko to babcia podprawił, wszystko to, co pamiętała, to mówiła, że tak było i skąd ty to wiesz, takie pierdoły nieznaczące. No i nie wiem, czy tutaj gdzieś ona jakiegoś portalu nie otwarła. Teraz się tutaj ta sprawa z tym wyjściem z tego tarota, ja też złapałem syna za język, bo rozmawiałem z wujkiem i rozmawiałem na okrągło, żeby on tam się nie bał, nie, bo ja mu to tłumaczę cały czas. Aha, no i na strychu u niego ostatnio też rąbało, tak jakby młotem 10-kilowym kowadło waliło coś na strychu. Ja mam 10 metrów naprzeciwko, teraz patrzę na niego, na ten strych. No ale sytuacja jeszcze miała tego typu, że ona, ta dziewczyna dzisiaj przyszła, bo i ona mi mówiła, że tu trzeba egzorcystę wprowadzić, bo w tym domu coś jest. I już mi to mówiła dwa tygodnie temu, zanim to się zaczęło dziać. I nie wiem, czy to nie jest gdzieś powiązane. No i ja tak z wujkiem rozmawiałem takimi słowami, żeby on nie załapał. Ja mówię, że ja mówię, o tej tablicy mówiłeś. No i skończyliśmy rozmowę. A on mi się pyta, tata, o jakiej tablicy ty z Robkiem rozmawiałeś? Bo ja on wie, że ma różny taki wujek, który się teraz zajął tam religię, religioznawstwem i tak dalej, prawosławiem starocierkiewnym i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, tata, a o jakiej tablicy mówiłeś? Bo wy z Robkiem gadać o tych religiach, o tych duchach, mówiłeś wujkowi, bo jest taka tablica, ja ci ją pokażę. Ja pierdzielę, ja mówię, pokaż mi. A on mi pokazuje tablicę Quidza. Ja mówię, skąd ty to, gdzie ty to widziałeś? A, bo taki youtuber kupił sobie tą tablicę, no niby demony kręcą kółkiem i szalał po torach, cudował, szał się
z nim dział. Ja mówię, kiedy ty to oglądałeś? A, no już kiedyś, bo on się tak wszystkim interesuje. Taki inteligentny chłopak, bardzo wszystkim się interesuje, światem ogólnie i tak dalej, takimi rzeczami, jakimiś pierdołami, jak dziecko, tylko on znacznie bardziej rozwinięty jest. No i tylko to oglądał, widział, to nie wiem, czy to mogło mieć wpływ na to, no. Wiadomo, że... Raczej chyba nie. Bez takiego jakby zaangażowania ze swojej strony, to raczej to chyba nie miało wpływu, mi się wydaje. No właśnie. Także stawiałbym bardziej na to, że albo to ta dziwna dziewczyna coś po sobie, kolokwialnie mówiąc, zostawiła, albo po prostu, co mi się wydaje bardziej prawdopodobne, to wujek coś tam z zaświatów robi wam jakieś psikusy, nie potrafi się z tym domem rozstać. Najważniejsze mi się wydaje, że to chyba, żeby nie dać się temu wszystkiemu zastraszyć, nie dać się temu jakby przytłoczyć. No i to jest, nie, to właśnie, jest najważniejsze. Właśnie, wrócę jeszcze do tej rzeczy, że dzwoniłem do tej dziewczyny, ona sobie siadła, mówi, cholera, jakiś spokój tutaj jest. Ja mówię, czemu spokój? No nie wiem, czuję spokój. No i mój syn absolutnie nie schodził na dół, bo on tam się bał schodzić do dziadków swoich, nie od tego starego domu, bo tym tylko do dziadków, bo tam nie ma ich w tym momencie, wracają właśnie z tego nadmorza, no i on tam się bał. No i on mi dzisiaj mówi, że on idzie tam do babci, coś sobie tam pooglądać. Ja mówię, idzie, jak to sam tam idziesz, że ty się bałeś tam iść. A on mi mówi, właśnie ja nie wiem, czego się bałem, no i poszedł. Może to moje zachowanie wczorajsze, szaleństwo, modlitwy i tak dalej odpędziło. Czy byłaby taka możliwość, jak pan uważa? Na pewno nie zaszkodziło, ale czy coś to dało? Ciężko mi powiedzieć. No nie wiem, czy się nie obawia się tych dziur nad łóżkiem syna, czy on coś nie wykombinuje synowi i tak dalej, bo ja się tego najbardziej wczoraj przestraszyłem i dlatego zachowałem się, jak zachowałem, chyba 2 godziny rozpieprzałem mu tam wszystkie te rzeczy i tak dalej i przeklinałem go. No i uspokoiło się, syn poszedł na dół, ta dziewczyna mówi, że jakoś jest porządku się zrobiło. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem, czy to zagraża coś, czy to są tylko jakieś robienie jaj sobie, straszenie celowe. No, tylko musicie, tak, musicie bardzo, na pewno... Słaby psychicznie był. No musicie na pewno tutaj obserwować sytuację, jak to się będzie dalej rozwijać. I jakby działać w oparciu o to, co się będzie dalej działo też. Na pewno nie dajcie się, że tak powiem, temu owładnąć, nie pozwólcie, żeby to was zastraszyło, jakoś zawładnęło waszym zachowaniem, waszym samopoczuciem, bo to chyba będzie, to by było chyba najgorsze, co by się mogło stać, żebyście wpadali w jakąś panikę, prawda? Róbcie, krótko mówiąc, wszystko, żeby starać się żyć w miarę normalnie, spokojnie i po prostu obserwować to, co się tutaj będzie działo. I to już wszystkie relacje przygotowane do dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zaprezentowanych dziś historiach, a jeśli macie jakieś swoje trudne do wytłumaczenia sytuacje, którymi pragniecie się z kimś podzielić, zapraszam do kontaktu. Myślę, że słuchaczom Radia Paranormalium nie trzeba o tym jakoś specjalnie przypominać, jednak dla zasady proszę o zachowanie maksymalnej kultury w swoich wypowiedziach. Zależy mi na utrzymaniu tej naszej radiowej, bezpiecznej przestrzeni, w której osoby doświadczające trudnych do wytłumaczenia zdarzeń czują się pewnie i bezpiecznie. Mówił do państwa Marek Sękiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na profilach społecznościowych. Przypominam także o forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl, które cały czas działa i które można polecić szczególnie osobom stroniącym od serwisów facebookopodobnych. Zatem do usłyszenia ponownie już wkrótce i do napisania na forum.paranormalium.pl.
Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. radio.paranormalium.pl. Numer gadu gadu 3608-8002, 3608-8002. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl, radio@paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl.